W minioną sobotę Centrum Kultury i Sztuki zaprosiło na koncert polskiego postgrunge'owego zespołu Cochise. Wokalistą i frontmanem tej rockowej formacji jest Paweł Małaszyński. Cochise nie jest na polskim rynku nowością. Zespół próbuje swoich sił na rockowej scenie muzycznej już od 15 lat. Niedawno wydał swój 5. studyjny album. Formacja z Białegostoku kojarzona jest z wokalistą i frontmanem Pawłem Małaszyńskim, którego Polacy znają jako aktora filmów kinowych oraz seriali. Sam wokalista podkreśla, że Cochise od początku był samodzielną marką, którą tworzy czterech muzyków. Zawsze byliśmy przeciwnikami promocji zespołu poprzez wykorzystywanie mojego wizerunku, mówił wielokrotnie. Na koncercie w Tczewie pojawili się zagorzali fani zespołu, znający utwory tej grupy, jak i miłośnicy rocka, lubiący po prostu cięższe brzmienie. Nie zawiedli się ani jedni, ani drudzy. Określanie muzyki Cochise jako post-grunge jest trafne, ale jednak nie oddaje ściśle charakteru i stylu zespołu. Kompozycje Cochise to proste granie, ale na przykład ostatnia płyta, Swans and Lions, jako całość jest zróżnicowana. Znajdziemy tutaj energiczne, podrywające, bardziej rockowe kawałki, ciężkie i mocne numery oraz spokojniejsze i zdecydowanie bardziej klimatyczne utwory. Taki właśnie wieczór, pełen mocnych wrażeń, zapewnili muzycy Cochise fanom rocka, którzy przyszli do zagłębia artystycznego Tczewskiego Centrum Kultury.